Państwa Alina i Krzysztofa Plewczyli, właściciela firmy Kable. I wychowania, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny. W tym celu zaplanowano rozbudowę szkoły podstawowej w Goryczynie, budowę sali gimnastycznej w Wiertopie, dokończenie łącznika gimnazjum w Somoninie, remont szkoły podstawowej w Somoninie, budowę sali gimnastycznej dla szkoły w Borciu. Podjęto równoległe działania w zakresie ograniczenia własnych wydatków na zajęcia dodatkowe poprzez złożenie wniosków do konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski i inne instytucje. Skutecznie aplikowaliśmy o te środki, bo razem pozyskaliśmy ponad 8,3 miliona złotych na programy dla uczniów klas 1-3, 4-6 i gimnazjalistów. Były tego 3 edycje, internet bez barier, 2 edycje, modernizacja oddziałów przedszkolnych, 2 edycje. Z tej kwoty 2 miliony zostanie wydatkowane w roku 2017-2018 na dodatkowe zajęcia, szkolenia i temu podobne. Zaoszczędzone środki i pozyskane umożliwiły wdrożenie m.in. realizacji zadań oświatowych. Dziękuję panu marszałkowi, wicemarszałkowi tutaj obecnemu, dyrektorom Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za pomoc w przygotowaniu i ukierunkowaniu przy składaniu wniosków, pomoc w rozliczeniu. Niech ten ukłon będzie naszym wyrazem wdzięczności mnie jako wójta i naszej społeczności gminy Somoninie. Tylko część gimnazjum w Somoninie. Na budowę sali gimnastycznej w Borciu, zapleczem, stołówką, zagospodarowaniem terenu przy szkole wydatkowano kwotę 3,8 miliona złotych. 700 tysięcy otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu, 1 milion od pani premier Beaty Szydło, 690 stanowi odliczenie VAT-u, pozostałe środki to udział. Słyszę, jak liczy, dodaje, jak mnoży przyjaciół, którzy zebrali najwyższe oklaski, tak ma być. Słyszę o inwestycjach i słyszę, jak mówi o edukacji, o szkole, o przyszłości, o dzieciach i jak traktuje szkołę jako miejsce nie tylko rozwoju dzieci, ale również miejsce służące mieszkańcom. Panie wójcie, pozwoli pan, że za pana przykładem złożę ukłon. Dziękuję. No, proszę państwa, jesteśmy razem. Jesteśmy razem w szkole, dlatego razem dzisiaj świętujemy. To jeszcze jest ciągle świętowanie, bo to nie norma i standard, że każda szkoła ma szerokopasmowy internet, że ma aktywne tablice, nowoczesne podstawy programowe, cudownych wójtów, wielu przyjaciół, którzy koncentrują swoje wysiłki na edukacji i na szkole. Więc cieszę się, że będziemy mogli tej szkole służyć i będzie ona dla nas przykładem. Tak ma wyglądać każda szkoła w każdym punkcie Rzeczypospolitej. Taka właśnie, wyposażona, na której koncentrują się myśli, uczucia nie tylko rodziców, bo kochają swoje dzieci, ale też płacą podatki. W związku z tym mają prawo od wójta i od Ministerstwa Edukacji po prostu i zwyczajnie wymagać. Życzyłabym nam wszystkim, abyśmy te wymagania i życzenia zrealizowali. Dzieci śpiewał za nowym, potrafił powiedzieć o tym, co wiąże, co ważne i przeprowadzi bezpiecznie młodego człowieka przez bardzo często skomplikowany świat. Dlatego gratuluję nam wszystkim, że potrafiliśmy być razem. Gratuluję dzieciom takich nauczycieli i wójta i deklaruję, że każda szkoła, mała i duża, będzie taka sama, będzie dawała szansę każdemu, widziała zdolności każdego, a o porażkach w zaciszu gabinetu ze swoim ukochanym nauczycielem i rodzicem będzie mogła przedyskutować tak, żeby była tylko chwilową. Dziękuję za to spotkanie, jeszcze raz gratuluję.
Nowa sala wraz z innymi pomieszczeniami pozwoli wychowankom szkoły rozwijać pasję i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea. Dlatego w imieniu wszystkich rodziców i całej społeczności lokalnej gorąco dziękujemy wójtowi gminy Somonino, panu Marianowi Kryszewskiemu, radnej naszej gminy oraz wszystkim przyjaciołom naszej szkoły.